Temat zagłady, nierzadko opisany przez same ofiary prześladowań, stanowią szczególny rodzaj poezji. Opisują bowiem szczególny typ głęboko traumatycznego doświadczenia. Są znakiem czasów, w których okrucieństwo wydaje się przekraczać granice ludzkiej wyobraźni. Są świadectwem losu zbiorowości bądź reprezentującej ją jednostki, bezradnej w obliczu nieuchronnie zbliżającej się śmierci. Częstokroć pełnią też funkcję hołdu składanego pomordowanym. Przedmiot niniejszego referatu stanowić będzie polska i polsko-żydowska poezja, opisująca zarówno doświadczenie Holokaustu, jak i polskie przeżycia martyrologiczne podczas II wojny światowej. Wśród interpretowanych tekstów znajdą się zatem wiersze twórców polskiego i żydowskiego pochodzenia. Topika poezji mówiącej o zagładzie jest niezwykle zróżnicowana. Wśród motywów literackich występujących w tych utworach dużą część stanowią te związane z Biblią i religią chrześcijańską. Wśród nich z kolei wyróżnić można grupę odnoszącą się do współczesnych tradycji bożonarodzeniowych oraz do samej historii Bożego Narodzenia. Ten na pozór dziwny i pozbawiony uzasadnienia punkt odniesienia nierzadko pełni funkcję pomocniczą w poetyckiej próbie opisu tragicznych doświadczeń. Sprzyja odtworzeniu dramatycznego charakteru wydarzeń czasu wojny i zagłady. W jaki sposób odwołania do Narodzenia Pańskiego i do symboli z nim związanych mogą ułatwić literacką prezentację dramatycznych przeżyć? Jakie czynniki wpływają na wysoką frekwencyjność motywów bożonarodzeniowych w poezji o zagładzie? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, warto poddać analizie i interpretacji te teksty, w których obecność nawiązań do Bożego Narodzenia jest jawna i niepodważalna, wpływa w znacznym stopniu na ukształtowanie poetyckiego komunikatu oraz tym samym na ostateczny wydźwięk wiersza. Topikę bożonarodzeniową w poezji o żydowskich i polskich doświadczeniach martyrologicznych tworzy zespół motywów, które odsyłają do czterech głównych tematów lub wizji dotyczących historii Narodzenia Pańskiego oraz tradycji wiążących się z jego upamiętnianiem. Pierwszy motyw, w niniejszym szkicu umownie nazywany Bożym Narodzeniem w czasach zagłady, znajduje realizację w tekstach, w których dochodzi do celowego przemieszania porządków sakrum i profanum. W wierszach tych święty czas Narodzenia Pańskiego przenika się z czasem wojny i okupacji. Postacie i symbole chrześcijańskie zostają umieszczone w zupełnie nowym kontekście historycznym, w brutalnej rzeczywistości Holokaustu. Druga grupa motywów odnosi się bezpośrednio do postaci Heroda oraz do rzezi niewiniątek, przez twórców poezji porównywanej do masowych mordów podczas II wojny światowej. Trzecia grupa tematyczna odsyła czytelnika nie tyle do samego Bożego Narodzenia, ile do tradycyjnych symboli kojarzonych z jego corocznym świętowaniem – choinki, gwiazdy, wieczerzy itd. Warto zaznaczyć, iż w tym zespole tekstów wyraźnie dominuje polska i chrześcijańska, nie zaś żydowska perspektywa poetyckiego opisu. Etniczna identyfikacja bohaterów często bywa tu niemożliwa, dostrzegalny jest jednak związek emocjonalny łączący ich z tradycją chrześcijańską. Wreszcie ostatni zespół utworów stanowią nowe kolędy, wiersze stylizowane na pieśni bożonarodzeniowe, zawierające jednak aluzję do zagłady. Część pierwsza. Boże Narodzenie w czasach zagłady. Utworem reprezentatywnym dla pierwszej grupy tekstów jest wiersz Stanisława Wygockiego na Boże Narodzenie. W swojej poetyckiej refleksji autor kreuje wizję spóźnionego narodzenia Chrystusa. Stara się odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby chrześcijański Zbawiciel przyszedł na świat nie w Betlejem ponad 2000 lat temu, ale w Niemczech w latach 30. XX wieku. Cytat. Gdyby urodził się w 33. pośród wielu rodzących się dzieci na terenie Niemiec, to nim by poszedł gromadą w KL, nosiłby także imię Izrael, jak całe plemię. W 1936 musiałby mocno zacisnąć usta, patrzeć przez kratę i na swej piersi, tam gdzie jest serce, dziecięce serce, co nie uśmierca, nosiłby żółtą łatę. A w roku 1940 zostałby tam, gdzie dotychczas jestem, a gdzie go nie było ni razu. Wszedłby nad ranem, a może wieczorem, w tę oświęcimską, szczelną komorę pełną gazu. W wierszu główny akcent pada na narodowość Chrystusa, na jego żydowskość. Bohater zdaje sobie sprawę, iż cecha ta w XX wieku stanowiąca jedyny i dostateczny powód prześladowań i mordów na tle rasowym mogłaby wpłynąć na los chrześcijańskiego Mesjasza, decydując o jego przedwczesnej względem biblijnego przekazu śmierci. Taki sposób prezentacji poetyckich rozważań, kreowania wizji historyczno-religijnej na nowo, niesie jednak ze sobą o wiele większy ładunek semantyczny.
Śmierć Jezusa w 7 roku Jego życia, w Auschwitz, w komorze gazowej, byłaby całkowicie pozbawiona wymiaru soteriologicznego. Chrystus napiętnowany, więziony i zgładzony jako chłopiec nigdy nie zostałby odkupicielem ludzkości. Urzeczywistnienie scenariusza przedstawionego w utworze sprawiłoby zatem, że nie dokonałoby się dzieło zbawienia. Poprzez taki szokujący być może zabieg, stworzenie tragicznej w skutkach alternatywy dla biblijnego przekazu, Wygocki stara się oddać dramatyczny charakter zagłady. Figura Chrystusa i przeniesienie jej w realia Holokaustu służą tu podkreśleniu okrucieństwa zbrodni oraz ogromu jej konsekwencji. Podczas interpretacji tekstu warto także zwrócić uwagę na słowa odnoszące się do Jezusa. Cytat. Zostałby tam, gdzie dotychczas jestem, a gdzie go nie było ni razu. W poezji o zagładzie motyw nieobecnego Boga i Chrystusa pojawia się niezwykle często. Przeważnie stanowi wyraz zwątpienia w Bożą Wszechmoc, miłosierdzie lub w istnienie Boga w ogóle. Niekiedy sprzyja również wyrażaniu nieprzystawalności tradycyjnych symboli i wartości religijnych do brutalnej rzeczywistości zagłady. Z taką sytuacją mamy do czynienia w wierszu Romana Bratnego Boże Narodzenie 1943 roku. Tekst jest trawestacją pieśni porannej Franciszka Karpińskiego, znanej też pod tytułem Kiedy ranne wstają zorze. Bratny z charakterystyczną ironią łączy wersy nabożnej pieśni pochwalnej z opisem dnia prześladowanego Żyda. Dla niniejszego opracowania najistotniejsze wydają się być wersy. Cytat. Wszystkim starym bogom pozwalam w żłobie usnąć. Nawiązanie do Bożego Narodzenia wydaje się być jawne i oczywiste, zawarte nie tylko w tytule utworu Bratnego, lecz także w przywoływanym przez niego obrazie żłóbka, według tradycji chrześcijańskiej pełniącego przecież funkcję kołyski dzieciątka Jezus. Bohater wiersza przedstawia żłóbek jako miejsce spoczynku wszystkich bogów. Ich sen w kontekście wydarzeń czasów Holokaustu wydaje się być jednak stanem permanentnym. Dokonuje się za zgodą bohatera tekstu, pogodzonego z brakiem możliwości cudownego ratunku z opresji. W ujęciu Bratnego sen bogów stanowi więc metaforę ich nieobecności podczas zagłady. Kolejnym utworem reprezentatywnym dla pierwszej grupy tekstów jest pierwsza część legend wigilijnych Władysława Szlęgla zatytułowana Jezus w zakładach Krupa. Wiersz jest poetycką opowieścią o porzuconym niemowlęciu odnalezionym przez przymusowych robotników pracujących w hucie w noc wigilijną wśród prochu i bomb w kolebce śmierci. Nietypowy czas, w jakim dochodzi do zdarzenia, a także pozory cudowności niezwykłego odkrycia sprawiają, że bohaterowie legend zaczynają traktować dziecko jak żywy symbol nowonarodzonego Jezusa. Cytat. Dziecko leżało na hali wśród brudnych kombinezonów i ludzie się dziwowali, a ktoś wyszeptał jak Jezus i groza przeszła po ludziach i dreszcz jak w olbrzymi upał i się przerwała na chwilę produkcja w zakładach Krupa. Pojawienie się niemowlęcia zaburza stały harmonogram produkcji, doprowadzając do swego rodzaju zawieszenia czasu. Kolejne wersy informują czytelnika o wstrzymaniu prac w fabryce. Kominy, młoty, motory i odlewnie zamierają, wszędzie panuje cisza, zaś zgromadzeni w hali ludzie w napięciu i z nadzieją oczekują na rozwój cudownych wydarzeń. Mistyczne niemal milczenie przerywa dopiero głos płynący z megafonu. Cytat. Trzej przyjeżdżają królowie. Megafon wyrzucał słowa. Do śmierciotwórczej kolebki królowie jadą po towar. Wszystkie zmiany do pracy, święto w przyszłą niedzielę, królom potrzebne bomby, miny, kartacze, szrapnele. I taśmy stalowe trzeszczą, żar ognia i krwisty upał i zapomniany został Jezus w zakładach Krupa. Ironiczne nacechowanie powyższego fragmentu jest łatwo dostrzegalne. Mianem Trzech Króli określeni zostają tu Niemcy podczas wojny korzystający z usług przedsiębiorstwa w procesie zaopatrywania się w amunicję i uzbrojenie. Wiadomość o ich rychłym przyjeździe do fabryki w Essen przywraca zwyczajny bieg wydarzeń. Cud nie znajduje rozwinięcia. Nadzieja na nadprzyrodzoną interwencję i zmianę okrutnej rzeczywistości, wojny i zagłady okazują się płonne. Robotnicy wznawiają przerwane prace, zapominając o odnalezionym w wigilijny wieczór niemowlęciu. Ostatnie wersy można też odczytywać nieco mniej dosłownie. Porzucone dziecko, w tekście Szlęgla nazywane Jezusem z zakładów Krupa, może stanowić symbol Boga zapomnianego w czasie Holokaustu. W takim ujęciu nieobecności Jahwe w obliczu Shoah byłby winny nie sam Stwórca, niewzruszony i obojętny na los narodu wybranego, lecz człowiek, który odwrócił się od Boga, łamiąc Jego przykazania i występując przeciw Jego prawu.
Innym utworem, który w kontekście rozważań o topice bożonarodzeniowej w poezji o Holokauście warto poddać interpretacji, jest wiersz Mikołaja Rostworowskiego Jezus uśmiechnięty. Tekst nie odwołuje się wprost do problematyki żydowskiej, pełni raczej funkcję uniwersalnego czy uniwersalizującego przekazu, świadectwa człowieka cierpiącego z powodu zniewolenia ojczyzny. W utworze wyznaczyć można trzy zasadnicze części. Pierwsza to wspomnienie biblijnej historii Narodzenia Pańskiego, poetycka opowieść o Betlejem i dzieciątku, które przyszło na świat przed 2000 lat. Druga porusza temat śmierci Chrystusa na krzyżu. Trzecia dotyczy wydarzeń współczesnych autorowi, który w modlitwie skarży się na los swój i swojego kraju. Cytat. Do matki się uśmiechasz, synu, a u nas krematoria dymią. Dlaczego, ojcze nasz? Wszak klucz Betlejem jest Oświęcim, gdzie jasnowłose, jak ty dzieci, okrutny cierpią gwałt. Dochodzi tu do charakterystycznego zjawiska zespolenia dwóch porządków, świętego czasu Narodzenia Pańskiego oraz czasu wojny i okupacji. Bohater przemawia do leżącego w żłóbku dzieciątka Jezus w taki sposób, jak gdyby rzeczywiście brał udział w wędrówce do betlejemskiej szopki. Dysponuje jednak wiedzą o tragicznych wydarzeniach z Auschwitz z lat 40. XX wieku. Potwierdzenie tej tezy przynoszą ostatnie wersy utworu. Cytat. Poszedłem tak, jak szli pasterze. Milczałem. Jezus w żłóbku leżał. Ja łkałem i on łkał. Wydaje się, iż w przedstawionym przez Rostworowskiego obrazie płaczącego dzieciątka dostrzec można motyw Jezusa współczującego czy współcierpiącego. Łkanie nowonarodzonego Zbawiciela może symbolizować pewną jedność w doświadczaniu cierpienia występującą między Bogiem a człowiekiem dotkniętym wojennym dramatem. Warto zasygnalizować, iż w poezji mówiącej o zagładzie z takim ujęciem tematu spotykamy się niezwykle rzadko. Poetyckie modlitwy, w cudzysłowie, żale do Boga, który opuścił naród wybrany w obliczu śmiertelnego zagrożenia, o wiele częściej noszą znamiona gwałtownego buntu, a nawet bluźnierstwa, stanowią manifest zwątpienia w Bożą sprawiedliwość, dobroć i wszechmoc, niekiedy zaś całkowicie zaprzeczają istnieniu Stwórcy. Z formą poetyckiego buntu mamy do czynienia w innym utworze, w którym obecność motywów bożonarodzeniowych jest również łatwo zauważalna. Mowa o wierszu Heleny Wielowiejskiej zatytułowanym Boże Narodzenie w Krakowie. Cytat. Bez pieluch i bez węgla czwarta wojenna zima. Pasterzy i aniołków wywieźli do Oświęcimia. Pod górze i plac zgody Stadthauptmann kazał rozgrodzić. Już się w krakowskim getcie Pan Jezus nie narodzi. Zabrakło w szopie pasterzy, królów, ludzi i zwierząt. Pod żłóbkiem krwią obryzganym pobite anioły leżą. Pod górze i plac zgody Stadthauptmann kazał rozgrodzić. Już się w Krakowie żaden mały Żyd nie urodzi. Symbole odsyłające do historii Bożego Narodzenia w wierszu Wielowiejskiej zostają osadzone w zupełnie nowym kontekście. Postać Stadthauptmana, a także wspomnienie krakowskiego getta i oświęcimskiego obozu wprowadzają czytelnika w brutalną rzeczywistość zagłady. Skontrastowanie radosnej chwili Narodzenia Pańskiego z krwawymi, przerażającymi obrazami skutkuje ironicznym wydźwiękiem utworu. Obiektem gorzkiej, przepełnionej żalem drwiny staje się chrześcijański Zbawiciel, którego nieobecność w getcie przepowiada bohater tekstu. Cytat. Już się w krakowskim getcie Pan Jezus nie narodzi. Słowa podmiotu lirycznego pełnią dwojaką funkcję. Z jednej strony wskazują na żydowskość nowonarodzonego Chrystusa, który w czasie wojny miałby niewielkie szanse, by przyjść na świat i przeżyć. Z drugiej strony sygnalizują dysonans między sferą sakrum a realiami Holokaustu. Brak miejsca dla Boga w rzeczywistości zagłady. W kolejnych wersach bunt i rozgoryczenie bohatera przybierają na sile, przyjmując skrajną formę w zakończeniu utworu. Cytat. Błogosław ojczyzną miłą, ojczyznę miłą, masz odkupienie i raj i podnieś Dziecię Boże rączkę, podnieś na hajl. W powyższym fragmencie stanowiącym poetycką aluzję do kolędy Bóg się rodzi, podmiot zwraca się do dzieciątka Jezus w bluźnierczej, pełnej bólu modlitwie. Prośba o błogosławieństwo okazuje się być gorzką drwiną, przypieczętowaną nawiązaniem do nazistowskiego gestu oddającego cześć Hitlerowi. Świat, naznaczony piętnem Holokaustu, ulega deformacji. Tradycyjne wartości zostały wyparte, a symbole odnoszące się do sfery sakrum w tragicznych okolicznościach zagłady wydają się nie mieć racji bytu. Część druga. Herod i rzeź niewiniątek. W wierszu Wielowiejskiej pojawia się jeszcze jeden motyw związany z biblijną historią Bożego Narodzenia. Bohater utworu wygłasza bowiem dramatyczny apel, którego adresatem jest postać znana z Nowego Testamentu, król Herod. Cytat. Czy będzie jeszcze jutro?
Królu Herodzie, pamiętaj, jeśli zabijasz rodziców, zabij i niemowlęta. Dochodzi tu do reinterpretacji toposu rzeźni miniątek, do odwrócenia porządku znanych z Pisma Świętego wydarzeń. W Biblii głównym celem Heroda jest uśmiercenie nowonarodzonych chłopców. To temu zadaniu podporządkowane zostają wszystkie działania króla. W tekście wielowiejskiej obiektem morderczego ataku są natomiast dorośli Żydzi. Rzeź niemowląt nie stanowi tu przewodniego celu prześladowcy. Ma się dokonać niejako na prośbę ciemiężonych, rodziców, którzy wiedzą, że osierocą swoje dzieci i nie będą mogli ochronić ich przed krzywdą. Przejmujące wołanie do kata świadczy o głębokiej desperacji, w jakiej znajduje się człowiek w obliczu zagrożenia życia swojego i swoich bliskich. Z nawiązaniem do opowieści o królu Herodzie mamy do czynienia także w znanym wierszu Tadeusza Różewicza, Rzeź chłopców. Cytat. Dzieci wołały, mamusiu, ja przecież byłem grzeczny, ciemno, ciemno. Widzicie ich, idą na dno, widzicie małe stopy, poszli na dno. Czy widzicie ten ślad, drobne nóżki tu i tam? W kieszeniach pełno sznurków i kamyków i małe koniki z drutu. Wielka równina zamknięta jak figura geometryczna i drzewo z czarnego dymu, pionowe, martwe drzewo bez gwiazdy w koronie. Utwór rozpoczyna wspomnienie autentycznego świadectwa Rudolfa Redera, jednego z dwóch ocalałych więźniów obozu w Bełżcu. Cytat. Każdy czekał na swoją kolej, wiedział, że musi zginąć i musi nieludzko się męczyć. Tylko kiedy słyszałem, jak dzieci wołały, mamusiu, ja przecież byłem grzeczny, ciemno, ciemno, szarpało się w nas serce na strzępy, a później znowu przestawaliśmy czuć. Mimo surowości formy i swoistej ascetyczności tekstu Różewicza, Rzeź chłopców uznać należy za jeden z najbardziej porażających wierszy podejmujący temat doświadczenia zagłady. Na topiki biblijnej naprowadza odbiorcę tytuł. To on narzuca określony sposób odczytania utworu. Tytułowa formuła sprawia, że interpretator zaczyna dostrzegać podobieństwo między zbrodnią nazistowską a mordem zainicjowanym przez króla Heroda opisanym w Nowym Testamencie. Dzieci skazane na śmierć są nieświadome i niewinne. Różewicz podkreśla ten fakt m.in. poprzez zastosowanie zdrobnień, nóżki, koniki oraz poprzez przywołanie motywu zabawek, sznurki, druciane figurki, kamyki. Niewinność i nieświadomość ofiar czyni z kolei ich tragiczny los jeszcze bardziej nieakceptowalnym, przejmującym i przerażającym. Warto nadmienić, iż nawiązania do postaci Heroda i rzezi niewiątek zauważalne są także w poezji innych twórców, m.in. Henryka Grünberga, który w utworze W Galilei określa mianem Herodów prześladowców żydowskich matek zmuszonych do obrony swych dzieci przed oprawcą. Część trzecia. Tradycyjne symbole bożonarodzeniowe, choinka, gwiazda, wieczerza. Interpretowany w tym szkicu wiersz Różewicza odsyła do historii Bożego Narodzenia nie tylko poprzez swój tytuł. W zakończeniu utworu pojawia się bowiem inny motyw, odnoszący się do jednego z ważniejszych tradycyjnych symboli świąt Narodzenia Pańskiego, do bożonarodzeniowej choinki. Między poetycką wizją Różewicza a zwyczajowym wyobrażeniem zielonego, udekorowanego drzewka zachodzi jednak drastyczna rozbieżność. W Rzezi chłopców czytamy o martwym drzewie z czarnego dymu, bez gwiazdy w koronie. Najbardziej poraża jednak fakt, że dymów pochodzi najprawdopodobniej z ciał palonych więźniów obozu, także z ciał dzieci. Szokujące, makabryczne porównanie wydaje się w tym przypadku służyć odzwierciedleniu realiów świata zagłady, brutalnego i pełnego nieludzkiego okrucieństwa. Motyw bożonarodzeniowej choinki sytuuje się również w centrum innego utworu, poruszającego temat Holokaustu. W wierszu wigilijny świerk Stefana Flukowskiego. Cytat. W cywilu zacny niemiecki fabrykant zabawek na choinkę, zwanych bombkami. W mundurze Unterscharfführera, tym razem na Boże Narodzenie, dla więźniów obozu Praca daje wolność, ustroił beskidzkiego świerka, wieszając na nim trzech heftlingów. Przedstawiony przez Flukowskiego obraz poetycki poraża groteskowością i makabrycznym charakterem. Bohater z ironią komentuje fakt powieszenia więźniów obozu w Wigilię Bożego Narodzenia oraz dotychczasową cywilną profesję ich kata. W byłym producencie ozdób choinkowych dostrzega karykaturę dekoratora przystrajającego świerk ciałami zabitych heftlingów. Koszmarna rzeczywistość Auschwitz, identyfikowanego poprzez aluzję do hasła Arbeit macht frei, to świat ukazany w krzywym zwierciadle. Tradycyjne symbole świąteczne, zwykle kojarzone z miłą, rodzinną atmosferą, w procesie reinterpretacji ulegają deformacji. W kontekście Shoah choinka staje się drzewem śmierci, zamordowani więźniowie zajmują miejsce pięknych i kolorowych dekoracji. Święty czas Narodzenia Pańskiego zostaje zaburzony.
Mimo to zbrodni nie przerywa żadna nadprzyrodzona interwencja. Cytat. A tymczasem wszystko działało według harmonogramu. Automatyczne urządzenie rozświetliło firmament o zwykłej porze z pierwszą gwiazdą na czele, aby gdzieś daleko tak niecierpliwie wyglądające jak dzieci i żony powieszonych doznały ukojenia i pełne nadziei zasiadły do wieczerzy zastawionej na zapachu siana. Pojawienie się na niebie pierwszej gwiazdy, kolejnego symbolu świąt Bożego Narodzenia, przynosi nadzieję i ukojenie także bliskim zamordowanych, którzy nie są świadomi losu swoich krewnych. Warto zwrócić uwagę na podkreślany przez bohatera utworu automatyzm natury, implikując sąd o braku Bożej ingerencji w świat. Wydaje się, że taki sposób prezentacji przyrody nie jest bezpodstawny. Jeśli za słuszną uznamy koncepcję zmechanizowania rzeczywistości, łatwiej będzie pogodzić się z tragiczną sytuacją, w jakiej znajdują się ofiary prześladowań. Od zautomatyzowanej, działającej według niezmiennego schematu natury nie można bowiem żądać ratunku czy opieki, nie można wymagać cudownej interwencji i obrony przed śmiercią. O wiele trudniej zaakceptować myśl, iż nad światem czuwa wszechmogący Bóg, który włada dziełem stworzenia, zna cierpienie swego ludu, lecz mimo to pozostaje ukryty, milczący i niedosięgły. Kolejnym utworem, w którym odnaleźć można nawiązania do tradycyjnej symboliki świąt Bożego Narodzenia, jest Noc Wigilijna w Oświęcimiu w 1943 roku autorstwa Janiny Czerwcowej-Dzierżmirskiej. Motyw świątecznej choinki wysuwa się tu na pierwszy plan. Cytat. Pośród zastygłej w ciszy Lagerstrasse, tak czysto przez nas wymiecionej, srebrzystym szronem wyiskrzonej, choinkę pachnącą naszym lasem postawiono i którą cichą grudniową nocą obwieszono różnobarwnymi żarówkami. Jak dziwnie te lampki migocą w krwawej komina po świecie. I wtedy, czy pamiętacie, łzy krzepły na twarzach soplami. Obraz poetycki buduje autorka wokół dwóch kontrastowych punktów, przystrojonego drzewka bożonarodzeniowego oraz krematoryjnego komina. Łzy więźniów wyrażające osobisty i emocjonalny stosunek do symbolu świąt Bożego Narodzenia oznaczają najpewniej, iż utwór prezentuje doświadczenie obozu ujęte raczej z punktu widzenia chrześcijanina, nie zaś Żyda. Początkowe wzruszenie, wywołane wspomnieniem prawdziwych, spędzanych na wolności świąt, szybko ustępuje jednak miejsca przerażeniu i koszmarnym wizjom. Cytat. A między ciemnymi blokami, gdy wigilijna gwiazda wschodzi, pod tą choinką, pod lampkami, niemiecka śmierć chodzi, chodzi. Niemiecka śmierć swoje łupy rękami kościstymi układa. Trupy, 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 a w górze komin płonie i wciąż dymi. W rzeczywistości obozowej symbol tradycji chrześcijańskiej musi ulec degradacji. Staje się upiornym znakiem śmierci, jest przez nią całkowicie zawłaszczony. Pod choinką, tam gdzie w wigilijny wieczór zwyczajowo umieszcza się prezenty, śmierć układa ciała zamordowanych więźniów. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w wierszu Czerwcowej Dzierżmirskiej personifikowanej kosturze zostaje przypisana konkretna narodowość, niemiecka. Ta, która decyduje o przerwaniu ludzkiego życia i która kościstymi rękami zagarnia swoje łupy, jest zatem utożsamiana z narodem okupanta i prześladowcy. Część czwarta. Kolędy. Tytuł ostatniego podrozdziału nie bez powodu ujęty został w cudzysłów. Większość tradycyjnych kolęd i pastorałek utrzymana jest bowiem w radosnym klimacie. Odnosi się wszak do radosnych świąt Bożego Narodzenia. Nowe kolędy, które w niniejszym opracowaniu poddane zostaną interpretacji, są w istocie wierszami podejmującymi temat doświadczenia obozowego. Od strony formalnej charakteryzuje je regularna budowa, stała liczba sylab w wersie, zastosowanie rymów parzystych oraz swoista melodyjność i rytm. Mowa o dwóch tekstach Tadeusza Borowskiego, kolędzie obozowej i kolędzie złej. Pierwszy z utworów, kolęda obozowa, w dużej mierze spełnia warunki tradycyjnej opowieści o narodzeniu pańskim, ujętej w poetyckie ramy, lecz zgodnej z biblijnym przekazem. Początkowe strofy stanowią liryczne sprawozdanie dotyczące przyjścia na świat Jezusa. Pojawiają się tu znane i utrwalone w tradycji obrazy ubogiej stajenki, kołysania dzieciątka do snu, śpiewu Matki Bożej, wędrówki pasterzy i trzech mędrców do szopy, darów złożonych Chrystusowi itd. Do współczesnej autorowi sytuacji, do losu prześladowanych, nawiązuje dopiero ostatnia strofa kolędy. Cytat. I nadeszli do stajenki z daleka wędrowcy, zza rzek siedmiu, zza gór siedmiu, z ziemi bardzo obcej. I mówili przybyszowie, o dziecino święta, darów ci nie przynosimy, puste mamy ręce. Bo nie mamy ani kraju, ani nawet pola i nie wiemy, jaka jutro będzie nasza dola. Ani nawet ręce matki już nas nie utulą.
Mamy serca pełne smutku, rozpaczy i bólu, więc Ci nic nie przynosimy. Śpi, dziecino Boża, niechaj Ciebie ból i smutek i rozpacz nie trwożą. I nic prosić nie będziemy, już czas nam odejść, tylko przyszliśmy zobaczyć, że się nam Bóg rodzi. Tak mówili przybyszowie słowami prostymi i odeszli do swej obcej i dalekiej ziemi. I westchnęła Panna Święta, westchnęła boleśnie, aż maleńkie dziecko Boże zapłakało we śnie. W zacytowanym powyżej fragmencie dochodzi do poetyckiego zespolenia czasu narodzenia Pańskiego z czasem wojny i okupacji. Do stajenki oprócz pasterzy i trzech króli przychodzą też ofiary nazistowskich prześladowań. Tytuł tekstu sugeruje zaś, iż owymi tajemniczymi bohaterami mogą być więźniowie obozów. Bolesne westchnienie Maryi i płacz dzieciątka wskazują na współczucie, którym święta rodzina obdarza ciemiężonych wędrowców. Brak tu ironii, która mogłaby sygnalizować bunt lub postawę krytyczną wobec tradycyjnych symboli chrześcijańskich. Wydaje się, iż domykający utwór obraz odsyła raczej do toposu Chrystusa współcierpiącego, podobnie jak w przypadku interpretowanego wcześniej wiersza Mikołaja Rostworowskiego Jezus uśmiechnięty. Drugi z tekstów Borowskiego, Kolęda zła, ma nieco inny charakter. Podmiot liryczny zwraca się tu bezpośrednio do matki kołyszącej swego nowonarodzonego syna. W dramatycznym apelu przepowiada jej przyszłe losy dzieciątka. Cytat. Nie pieść, matko, syna, nie pieść. Na desce połóż go lepiej. Na twardej desce go połóż i nie daj śpiewać aniołom. Bo syn twój, gdy będzie duży, pójdzie zabijać i burzyć. Z żelaznym hełmem na głowie w polu spać będzie, w rowie. Nie karm, matko, syna, nie karm. Nie dawaj dosyta mu mleka. Niech z głodu syn płacze lepiej. Nie karm go, matko, nie karm. Bo syn twój, prosty i zgrzebny, nie będzie miał wody i chleba. A cóż nam, matko, dasz więcej nad dwie mocne ręce. Interpretator nie ma pewności, czy adresatką wołania podmiotu rzeczywiście jest Maryja. Na taki trop naprowadzają czytelnika postacie śpiewających dziecku aniołów oraz zastosowanie wielkich liter w wyrazach odnoszących się do dwojga bohaterów. Z drugiej strony, zawarta w przepowiedni opowieść o przyszłych losach dziecka w żaden sposób nie odpowiada znanej z Ewangelii historii o życiu Jezusa. Zabieg, którym w Kolędzie złej posłużył się Borowski, skutecznie opiera się więc procesom interpretacji. Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak twierdzenie, że autor poprzez przedstawienie różnych wariantów dalszych dziejów Zbawiciela osadzonych w kontekście wojennym stara się podważyć wartość religijnych symboli, które w obliczu doświadczenia wojny i zagłady wydają się tracić swą moc i pierwotne znaczenie. Hipotezę taką potwierdzają ostatnie wersy kolędy, w których bohater zwiastuje dzieciątku niegodną i haniebną śmierć. Cytat. I twój syn, tak jak zbrodniarz, zginie. Nie pieść, matko, nie karm i nie kochaj syna. I podsumowanie. Odwołania do tematyki okołobożonarodzeniowej w poezji opisującej żydowskie i polskie doświadczenia martyrologiczne nie należą do rzadkości. Mimo to wątek ów nie doczekał się obszernego opracowania w literaturze przedmiotu. Do ważniejszych tekstów, odnoszących się jednak wyłącznie do problematyki Holokaustu, należy tu szkic wątki biblijne w literaturze o zagładzie, wybrane przykłady autorstwa Aliny Molisak i Aleksandry Sekuły, opublikowany w tomie Stosowność i forma, jak opowiadać o zagładzie. Krótkie rozpoznanie dokonane przez badaczki uznać trzeba jednak za wprowadzenie do dalszych rozważań nad tematem, który bez wątpienia zasługuje na większą uwagę i szczegółową analizę. Dziękuję bardzo.